Siema widzu, kochany. Dzisiaj jestem na serii Nasz Ciechowy. Zatrzymałem się tutaj koło komisariatu, bo mam 200 tysięcy na koncie, a to dlatego, iż sprzedałem soję. Znaczy jeszcze tam 11 ton zostało, to już nie chciałem tego sprzedawać. I sprzedałem takie coś jak case. Po dwóch pełnych sezonach na moim gospodarstwie przyszła pora i na niego. No i poszedł na sprzedaż. Już go nie posiadam. Ale za to posiadam nowy ciągnik, którego dzisiaj kupiłem. Właśnie wracałem sobie od handlarza. Tam jest. Massey Ferguson 8727S. 270 koni. Największy ciągnik na moim gospodarstwie aktualnie. Ciągnik wraty, klasycznie. W ogóle ten sezon to jest chyba sezon najlepszy, jeśli chodzi o maszyny. O, co tam się dzieje? Nie wiem. Jeśli chodzi o kupno nowych rzeczy, bo kupiłem nowy kombajn, drugi, siewnik. Choć nie wiem, czy ten sezon, gdzie też kupiłem... Nie, dobra, ten sezon numer 2 był lepszy. Bo to jest sezon 4. Oho, droga zablokowana. Ciekawe czemu. Stoi Passat. A, dobra, zrywają asfalt. A to chyba nowy Quadli. Dobra, widzę, to jakoś dojadę na gospodarstwo i tam się zobaczymy. Dobra, widzowie, ja już jestem na gospodarstwie i normalnie przed chwilą jakiś gość jechał jakąś zielonym autem, nie wiem, to chyba była BMK. Ja biorę... Gdzie jest moje Lamborghini? Jadę zobaczyć, co mogło się wydarzyć. Może byśmy się pościgali, ale z 200 leciał. Ale nie wiem, bo... Ale nie wiem, jakim cudem. Ja dojechałem sobie drogą okrężną. O kurde, chyba przeleciał dosyć dużą prędkością. Bo... O Boże. O matko jedyna. Dobra, widzowie, musiałem zrobić film, takie cięcie. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Oj, chyba silnik jest na wylocie. Ale ona spalona jest, o kurde. Nikogo chyba w aucie nie ma. Chyba ten gość uciekał tymi drzwiami, bo nikogo w aucie nie ma, bo to... Ciekawe. Nieźle, nieźle. Nie tego się spodziewałem. Ja też ogólnie jestem dalej chory, więc jak gadam przez noc, to się nie zdziwcie. No, nie wiem, może by tak sobie wziął. To BMW fajnie wygląda. Nie wiem, fajnie, fajnie. Jadę sobie zobaczyć. O, widać już, chyba przygotowani są do wszystkiego. Za niedługo będziemy jechać. Muszę sobie zobaczyć, jak tam moje pole, czy już jest gotowe. To nie moje? Chyba nie. Tak, moje. Ja tutaj będę robił łąkę, więc... A tak ziemia jest dobrze zbita, więc... Można chyba będzie robić. I kupić ten narożnik. Ej, dobra, widzowie, robię wielki wypadek. Wiem, że ta seria miała być realna, a realna w tym momencie przestaje być. Bo chcę zrobić duży wypadek. No, przy takich prędkościach, jak tutaj zaraz będą, no to zachowanie jest prawdopodobne. Aj, teraz złapał chwilę. Sorry. Kochany widzu. Tu gdzieś trzeba dobrze wycelować. O kurde. Komuś na podwórko. No to realistyczność na tej serii się skończyła. Było wiadomo, że to się kiedyś stanie, ale że
W ogóle ten odcinek jubileuszowy. Nie wiem, czy go wrzucać niezmontowanego, bo montażysta ma problem. Powiedzcie mi, jak chcecie, poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, jestem już aktywny. Jednym słowem mówiąc. Przejadę se polami. Muszę zobaczyć, co się dzieje na moich, oczywiście. A jak sąsiadowi pogniotę, to już jego sprawa, bo... Może powiedzieć przecież, że droga była zablokowana. Możecie też napisać, jak podoba wam się moja nowa seria. Dobra, tu jest to nowe pole. O Boże. Czy nowa seria? Reaktywacja od rdzy. Dzisiaj pojawił się z tego film rano, no bo wczoraj trochę zrąbałem i wrzuciłem jeden film, co miałem. Tylko miniaturka była dobra. Ale chyba nikt tego nie widział, więc... A tu jeszcze nie było siony. To w następnym filmie tu będzie mi siuć. I dobra, wiecie co, widzę, ja mam pomysł. Zrobię coś nielegalnego. Mogą mnie pały ścigać. O Boże! No to dupa, jestem poszukiwany, spierdzielam stąd. No nie, co ja zrobiłem, ale dupa. Chyba na którymś filmie zrobiłem coś podobnego, nawet w tym miejscu. Tylko nie pamiętam co. O Boże. No to jeszcze nie dość, że przekroczenie prędkości, niebezpieczna jazda. To jeszcze mi dojdzie taranowanie samochodów policyjnych, ratowniczych, drogówka. O Boże, jaka tragedia, choć sąsiadowie jeszcze płot zniszczę. Muszę dodać do tytułu, że nierealny odcinek. Podotankowywałem sobie swoje samochody, ciągniki. Masek, no powiem wam. Ładnie, muszę, ej, gdzie, czekaj, gdzie dałem resztę? Bierzemy tę siódemkę. Nieposprzątane jest w ogóle na gospodarstwie, więc... Co? Aha! No tak, dobra. Przez chwilę się zastanawiałem, co się z tym zobornikiem, ale już wiem. Nie będę wam mówił. No i jelonek taki mały trochę już się zaczyna wydawać. Ta legenda jest następna do ostrzału. Odstrzału, ostrzału, to samo. Nie no. No, tak wysokościowo chyba jeleń jest wyższy, a ten ma większe takie gabaryty. A nie jeleń, tylko New Holland. Jest wyższy od Masejka? Albo? Nie, jest niższy, ale wydaje się być. Tak, ale maskę ma wyższą, taką wyżej położoną. Ale ten ma taką bardziej szeroką. A ja kiedyś myślałem, że ten jeleń jest wielki. Ja już nawet mam zastępcę na jelenia. Gdzie jest ten ciągnik? Nie wiem, w której on jest kategorii. O! Tylko nie wiem, ile on ma... A nie, dobra, coś większego potrzebuję. Nie, dobra, to wiecie co, widzowie, jednak większy ciągnik będzie zastępstwem. Dobra, widzowie, ja już cię będę z wami żegnał. I co? Do następnego razu, siema.